Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wieśmaka. Lecimy dalej z naszym wątkiem detlafowym, jesteśmy w tej chwili przed czerwonymi drzwiami i zaraz wbijamy do miejsca, które potencjalnie jest jego kryjówką, po tym jak ostatnio sfinansowaliśmy przyszłe biznesy młodego Pucybuta. Tak więc Regis, Geralt, mam nadzieję, że jesteście gotowi, a że wy, widzowie, jesteście gotowi zostawić łapę w górę pod filmem, jeżeli podoba się wam seria. Lecimy przed siebie, co my tutaj ogarniemy? Wejdź do sklepu z zabawkami. Czy to będzie bezpośrednia konfrontacja? Pogadamy sobie z nim? Będziemy z nim walczyć? Nie no, wątpię, żeby nam się miało udać. Plus to walka taka trochę bezsensowna, bo zabić go nie zabijemy. Ale ten dzieciak w ogóle po raz kolejny potwierdził, że on jest kurde miły gość. Więc może ktoś go zmusza? Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! Jak to takie co, marsze wojenne. Daj mi chwilę. Tak, to też sprytny sposób na wchodzenie do pomieszczeń. O, czuję się jak w jakiejś gierce kopowej. Myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Mam wrażenie, że wampiry wyższe wiele rzeczy mogłyby uznać za nudne, bo po prostu za łatwe by dla nich były. Jak są tak potężni i tak wiele potrafią, a szczególnie włamywanie się. Ale tak, co to za zawód włamywacza, jak się wszędzie włamiesz? Prawdopodobnie, bez większego problemu. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Przerażające miejsce, trochę te konie na biegunach, pajęczyny, wszystko takie zniszczone. Rozejrzyjmy się. A koń czystą siłą woli nadal się porusza. Dobra, leże bestii. Bardzo odpowiednia nazwa. To jest bestia, a to jego leże. Podnieś nakaz eksmisji. Dobra, daj mi przeczytać, szybko. Prawa gałka. O, nie pozwoli mi tego przeczytać. Nie tak łatwo oczywiście. Dobra, zobaczmy sobie ten nakaz eksmisji, bo mnie w sumie całkiem interesuje. Przedmioty fabularne, notatunia. Czy to będzie to? Nie, rydańskie glejty. No gdzie jest ta notatka? Halo, gdzie ona wylądowała? W śmieciach? Nie w śmieciach? Proszę tylko nie mówcie mi, że wszystko jest automatycznie oznaczane jako przeczytany. Stary pamflet, nakaz eksmisji. Mamy to. W związku z nieuiszczeniem opłat najmu lokalu wykorzystywanym pod magazyn decyzją sądu administracyjnego nakazuje się najemcy Alricowi de Samp opuszczenie lokalu w ciągu 7 dni. Niezastosowanie się, karę więzienia, długość wyroku za... Sąd dla dłużników. Przewalone, osobną instytucję nawet pod to mają. Tutaj jakieś miśki, misiaczki. Tofi, cukierek, roztwór do barwników. Strasznie stara dużo... zabawka. Ha. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Czy on wybrał to miejsce? Ładne. Bo powiedzmy, nikt by nie podejrzewał, że on by tutaj miał być? Czy może jakiś ma związek z tymi wszystkimi całymi zabawkami? Od dawna proszę moich rodziców o drugi panie sklepikarzy, jak pisanie do Mikołaja, żeby kupili mi zabawkę. Mamusia wtedy płacze, mówi mi, że nie mamy pieniążków. Mój tatuś zawsze się denerwuje, jak go pytam, kiedy zarobi, i raz mnie nawet uderzył. Moje koleżanki mają piękne zabawki. Laura ma puchatego misia, a Michelle lalkę ze złotymi włosami. Martwię się, że nie dostanę żadnej zabawki. O, smutne historie biednych dzieci. A ja dałem 500 koron jednemu dzieciakowi. Bez w sumie większego powodu, bo po prostu oczarował mnie swoją przedsiębiorczością. Znoszona skóra, lalka, tutaj jakiś zabawkowy pewnie miecz. Zabawkę. Ha, może Detlaf w wolnej chwili robi zabawki dla dzieci. To jeszcze bardziej by poddawało w wątpliwość jego, wiecie, zło. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Detlaf, 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 co ty kombinujesz? Co ty tutaj odwalasz? Ładny drobiazg. Oj, te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Dobrze powiedziane. Sklepy z zabawkami, szczególnie opuszczone, mają to do siebie. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. To znaczy jak? Sztywny w sklepie z rzeczami dla dzieci? Mordo, za coś takiego się idzie do więzienia. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Dobra, okej, jasna sprawa. Detlaf lubi naprawiać zabawki. Albo ktoś naprawiał tę zabawkę, a potem Detlaf się tutaj wprowadził i wyssał krew z zabawkarza. Ale trochę w to wątpię. A więc tu uwił sobie gniazdko. Ha! Powinniśmy się rozejrzeć. Portret kobiety na ścianie, co? Intrygujące. Tu coś mamy. Detlafie van der Eretein,
Nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Szantaż? Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu. Obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić. Wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. I wszystko jasne, jednym listem. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaff nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Przepraszam, czy przepotężny wampir wyższy nie byłby w stanie znaleźć takich skurwieli, którzy mu kobietę porwali? Masz pomysł, kto to może być? Detlaff ma jakichś wrogów? Detlaff miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlaffem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Ha. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaff mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. To raczej nie jest zaginięcie, które się skończyło porwaniem, bo za dużo czasu minęło od tamtej pory. Czemu tak myślał? Zostawiła jakieś ślady? Żadnych. Co więcej, razem z nią zniknęły też wszystkie jej rzeczy, co obala tezę, jakoby została porwana. Moim skromnym zdaniem któregoś dnia Detlaff wpadł w furię, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Wówczas odeszła. Detlaff nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził. A Detlaff jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Trochę specyficzne, powiedziałbym, toksyczne myślenie, no ale wampiry mają trochę inne spojrzenie na świat. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. To powinna być dla niego pestka. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś Renavet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Niezłe osiągnięcie uciec przed wampirem. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie, nie mają dla niego znaczenia. Ta, rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Ja mam takie pytanie, może trochę głupie, może nie, ale skąd on ma pewność, że oni ją mają? Ponieważ mając samą informację, że on kochał tę kobietę, już można by go szantażować. Ale może gdzieś tutaj jest dowód na to, że faktycznie ją mają. Może jakąś, nie wiem, jej ciuch znajomy mu przysłali. Brak śladów kurzu. Dobra, okej. Okay. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Nie ma już co patrzeć na zabawki. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. No, ciekawe jakiej kobiety. Nie wiem. Mówiłem ci, że jej nie poznałem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. A, to intrygujące. Może tak podobna jest po prostu, a może jakieś tutaj powiązania między nami i miłostką Detlaffa jakieś kiedyś były. Nie, że była też miłostką Geralta, ale po prostu jakoś się spotkali. Narzędzia były niedawno używane. Detlaff w przerwach od mordowania naprawia zabawki.
Daruj sobie złośliwości, Geralt. No to nie jest złośliwość, tylko obserwacja. Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac-Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlefa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Nazair. W tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Zaraz Regis wydmucha, co to za wino. Ale może to też warto zapamiętać. Przepraszam, czy to przytyk, czy faktyczna sugestia? Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Ulala. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Nie wiem, czy jakikolwiek człowiek miałby w sobie tyle jaj, żeby tak bardzo manipulować wampirem. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlefa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem. Niewiele. Dość, by uznać Detlefa za niewinnego. Jakby... ja rozumiem, że on to robi pod wpływem szantażu, ale nie zmienia to faktu, że on nadal zabija. No, to nie jest prawda, on nie jest niewinny. Nie, jakby... robi to pod wpływem czegoś, ale ostatecznie życie za życie. Mógłby odmówić robienia tego, nie mieć krwi na swoich rękach i wtedy nikt nie byłby mordercą, ponieważ to nie on by zabił tą swoją kochaną. Jego decyzja by doprowadziła do tego, że zabije ktoś inny. To takie troszeczkę bardzo, bardzo czepianie się szczególików tego, ale myślę, że ostatecznie cholera... Ja bym tego tak nie nazwał. I wątpię, żeby księżna tak to nazwała. Wierzę, że umiałbyś ją przekonać. A potem... Co potem? No nie krępuj się. Przecież widzę, że chcesz mi uszyć jakieś nowe buty. To może być dość śmiały plan, ale... gdybyśmy znaleźli Renavet, wyjęlibyśmy szantażystom kartę przetargową z rąk. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale... co z Detlefem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabiję. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. A co jak on już jest w okolicy, już nas tutaj wyczuł. Dobra, Emil, Regis, Rotelec... Dobra, nie przeczytam tego w całości, ale uwaga! Teraz następuje moment, o którym rozmawialiśmy już chyba wcześniej, czyli nie wychodzić z tego domu, tylko przeprowadzić jeszcze jedną rozmowę z Regisem, ponieważ to jest jakaś okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat jego znajomości z Detlefem, tak więc bardzo chętnie. Geralt, nie chcę, żebyś pomyślał, że nie cieszę się z twojego towarzystwa. Jest wręcz przeciwnie, ale... Tak wiem. Detlef nie przyjdzie tak długo, jak tu jestem. Ale 5 minut nie zrobi mu chyba wielkiej różnicy. Masz rację. Niepotrzebnie cię pośpieszam. Chciałeś o coś spytać. Hell yeah. Tak się zastanawiam.
Co jeśli Detlaff nie przyjdzie? Przyjdzie. Jak to jest, że jak chcę zwięzłej odpowiedzi, dajesz mi akademicki wykład. Ale kiedy akurat zależy mi właśnie na odpowiedzi wyczerpującej, ograniczasz się do półsłówek. Już tłumaczę. Otóż kiedy mowa o faktach, sprawach namacalnych, rzeczywiście staram się wysłaniać precyzyjnie i jak najszerzej. Natomiast, kiedy poruszamy sprawy łączące się z intuicją czy wampirzym savoir vivre, faktycznie pozwalam sobie na zwięzłe wypowiedzi, bowiem najdłuższy nawet wywód nie pozwoli na satysfakcjonujące wytłumaczenie zagadnienia interlokutorowi. Powtarzam zatem, Detlaff przyjdzie. Prędzej czy później. To była najbardziej zaawansowana, pojedyncza wypowiedź, jaką chyba widziałem od początku grania w tę grę. W sumie zapomniałem spytać, skąd wy się znacie z Detlaffem? To już wiem, że go uratował, ale czy wcześniej to, się znali? Trochę wstydliwe. Zamieniam się w słuch. Wow, chyba był taki znak, że nie chcę mówić. Jak wiesz, miałem za szczenięcych lat taki epizod, kiedy nadużywałem krwi. W kręgach wampirzej młodzieży byłem, nie chwaląc się, dość popularny. Poznawałem wiele osób. Jedną z nich był właśnie Detlaff. Ale nasze drogi szybko się rozeszły. Widzisz, Detlaff uznał rozrywki naszej zmarkaterii, czyli całe to straszenie bab w formie nietoperza albo wysysanie krwi na wyścigi za głupie. Miał rację oczywiście. To zrozumiałem dopiero później. Wybacz, ale zupełnie nie potrafię sobie wyobrazić ciebie jako wampirzego bonvivanta. Jak wiesz, żyjemy bardzo długo. Mamy więc wiele czasu, żeby się zmienić. I bogom niech będą dzięki. Proszę, proszę, jaki ancymon z ciebie był, Regis. Pomyślałby kto. A taki jesteś teraz spokojny, opanowany i, nie wiem, dojrzały? Ale tak jak powiedział, setki lat zapewne już na tej ziemi spędził, więc jeżeli przez 200 lat na przykład był gnojem, który wysysał sobie całe wioski dla zabawy, bo się założył z kumplem, że da radę w jedną noc, no to cóż, miał kolejne 400 na przykład na to, żeby troszeczkę zmienić swój tok postępowania. No dobra, złóż księżnej raport z poszukiwań bestii. Myślę, że sobie to zrobimy, bo czemu by nie? Możemy od razu do niej skoczyć. Może gdzieś mniej więcej w tym czasie też zdąży, a tutaj mamy portrecistę, zdąży Regis spotkać się z Detlaffem, pogadać z nim. Tylko wiecie, z jednej strony możemy obiecać temu, możemy obiecać poprzez Regisa Detlaffowi, że my ogarniemy i znajdziemy jego ukochaną, żeby szantażyści nie mieli na niego haka. Z drugiej strony, oni powiedzieli, że jeżeli nie będzie zabijał wtedy, kiedy oni chcą, żeby zabijał, będą powoli odcinali jej palce, albo raczej po prostu dostanie palca. Nie wiem, czemu zakładam, że każdy dzień opóźnienia to pewnie będzie jeden palec. Albo wyślą raz palec, a potem ją zabiją. Więc czy na pewno się nam uda wystarczająco szybko ją znaleźć? To jest dobre pytanie. I dlaczego Detlaff ma uwierzyć, że damy radę? Mistrz Wiedźmiński. Jak on sam miesiącami jej szukał. Z tego, co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcę Miltona? Sprawa jest znacznie poważniejsza, niż nam się wydawało. Nie mogłem zabić bestii. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. Panie księżno, to nie jest zero-jedynkowe. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Babcia ci to czytała do kołyski? Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Dun, dun, dun. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę.
Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Wąsiasty, bardzo prosty sposób, żeby księżna straciła jeszcze więcej ludzi. O. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. Nie. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A ty jego. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Niż ty. Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? Jak to co? Przekonać go, pogadać! To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Kurwa, dociera coś na do ciebie? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Zapamiętaj sobie to, łysy. Żyjesz tylko dlatego, że oni naprawdę mają w dupie pomysł podbijania tego świata czy zabijania nas. Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę. Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora. A ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira. Kurwa, to przecież mówię wam. Wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno. Albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Koleżanko, nie, chuj mnie strzeli. Czy oni naprawdę nie rozumieją? Ja wiem, że dla nich koncepcja potwora to jest jakiś po prostu nagi, zmutowany pokurcz nad rzeką, albo kupa gałęzi, która nagle zyskała świadomość, albo, nie wiem, baba bagienna, czy jakieś inne gówno, które żyje na cmentarzu. To jest chyba jeden z niewielu wyjątków, kiedy nazywa się to potworem, ale tak naprawdę jest istotą 100 razy potężniejszą od nas. Właśnie to jest mój kolejny cel. Zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna. Ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Wow, w końcu jedyny nagle. Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego Kipera. Już, już. A, czyli nie Regis będzie wąchał. Kiper rozpozna po kolorze. Rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Proszę, pan ekspert.
Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Prawie jak ten polski youtuber, który browara rozpoznaje dosłownie po zapachu i jednym łyku. Z której części Niemiec? Jak dużo ważył browarnik, który to upichcił? Tak. Tak. Raczej zachodni brzeg Sans-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. Ja wiem, że to jest świętość, ale kurwa, naprawdę? To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravello. Wyłącznie na pałacowy stół. Ulala. Może Sangreal zostało skradzione. Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Chciałbym tylko powiedzieć, że absolutnie cały dalszy ciąg tego badania i dochodzenia będziemy opierali na opinii jednego czerwonego typa, który wywąchał wino z kartki. Sangreal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba, że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benoit jest nieomylny. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Okay, musimy jechać do Castel Ravello i sprawdzić, co mogło się stać. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Stereotypowa sytuacja, w której do detektywa przyłączy chyba, się urocza asystentka. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Właśnie miałem mówić. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy inkognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? Nie, potrzebuję trochę czasu. Potrzebuję jeszcze czasu. Pośpiesz się, liczy się każda minuta. Dobra, pozwól, że teraz pobiegam po calutkim Toussaint i zamorduję każdego członka Hanzy. Zajmie mi to około 2 tygodnie. Mocno trzymam kciuki, żeby do tej pory nie zginęli kolejni rycerze ani szlachta, ale niczego nie mogę obiecać. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Mam tu winnicę do rozwinięcia, mam tu dużo pracy, okej? Okay? Sami żeście mi ją dali, to jest tylko i wyłącznie wasza wina. Trzeba było mi takich rozpraszaczy nie oferować z Afriko. Raczej w ramach wypłaty, powiedzmy. No dobra! Wiemy w takim razie, co idziemy robić dalej. Wino Rzecz Święta, piękna nazwa misji. Będziemy szukali, kto zajebał winiacza. Pomyśleć, że czy to jest akurat nie taka rzadka sytuacja, że ktoś wpada przez absolutnie najbardziej pierdołowaty błąd, jak uplamienie kartki z nazwiskiem za pomocą wina. Ciekawy jestem, czy to jest któraś z tych sytuacji, która nastąpiła, znaczy to jedno, czy kurwa! Czy to jest to nazwisko, które otrzymał Detlaf w wizji, którą widzieliśmy podczas pogłosu? Bo on tam walił winiarza z tym całym hrabią, ale ktoś tam mu chyba przyszedł i dał tą kartkę. Kto to był, trudno powiedzieć, ale teraz najważniejsze pytanie jest takie, czy ktoś się wkradł do służby i po prostu w bardzo sprytny sposób podjebał to wino i sobie je popijał gdzieś, czy w swoich kwaterach na przykład, konstruował te nazwiska? Czy może to jest jakaś bardzo hardkorowa zdrada, która sięga właśnie samej szlachty, może jakaś rodzina księżnej, a może ktoś jej bliski też na dworze, niekoniecznie pracujący, tylko żyjący. To się wszystko okaże. Na razie mam tutaj ciekawą rzecz do roboty. Pamiętam, gdzieś tutaj było to zadanie. O, krwawiące drzewo, moi drodzy. Idziemy do jaskini Szept, podbijemy sobie jeszcze do tej tablicy ogłoszeniowej, żeby zobaczyć pytajniki w okolicy. Ponieważ, jakby jak już mówiłem, musimy troszeczkę balans trzymać. Chciałbym chociaż to drzewo obejrzeć, ponieważ całkiem ciekawe się to zadanie wydaje, plus może będziemy mieli jakieś archespory do najebania albo jakichś bandytów tutaj dookoła, bo
zamontowałem sobie tego wilka i nie miałem do tej pory jakoś za bardzo okazji, żeby go fajnie poużywać. No, za każdym razem teraz jak myślę, że się wyposażę i będę mógł kroić przeciwników jak mi się podoba, to... Co tutaj się dzieje? Halo, podejdźcie jeśli łaska? Co się odpierdala? Co tutaj się dzieje? Czy to nie jest znak, że tutaj wrogowie opanowali te miejscówę? Halo, 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 co się tutaj dzieje? Wygląda jak miejsce, które zostało opanowane. Czy może... Tutaj mamy wejście? Ty, dobra, tutaj mamy jakieś potworaki. Halo, halo, dzień dobry. Co się tutaj zalągło? Kurwa, arachnomorfy oczywiście. O Jezus Maria. Ja pierdolę. O! Dobra, spróbujmy je szybko pokroić. Ale arachnomorfy niestety to straszne suki są. I to już dobrze pamiętam z mojego poprzedniego spotkania z nimi. O! Je, bardziej, proszę. Co tam, kurwa, nie jesteście takie cwane, jak jesteście zamrożone. Krwawienie powinno je tutaj fantastycznie... zamordować? Okej. Okay. Dobra, jest git. Nakładamy kolejnego kłona i idziemy głębiej do jaskini. Czułem po prostu potrzebę walki, okej? Okay? Nie mogłem tak po prostu trwać i trwać. Bez walczenia tak długi czas. O! Oczywiście, że mnie kurwa najebał. Dobra, raz. Silny atak, lekki atak, silny, lekki, cofka, ard, napierdalanie, woohoo! Dobra, mrożenie pająka okazuje się być fantastycznym sposobem na niego. Ha, 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 ha. Albo umiera, albo się nie rusza. Są za słabe w kończynach. Żeby mnie najebać, kiedy je spowalniam. Dobra, jeszcze jeden kłęb, póki nie zobaczyłem tego pająka przede mną i mi się wytrzymałość odradza. Troszeczkę szybciej. Możemy Irdena rzucić, żeby tutaj pająk to wlazł i oczywiście był jakoś spowolniony. Sami mówiliście, że to jest jeden z najlepszych sposobów na te arachnomorfy. Ale go po prostu tu pierdolne. Ty, są nawet dwa. Hej! Dobra, zajebiście. Ty, ale ten arachnomorf jest chyba na tyle blisko. Nie, dobra, nie miałem wytrzymałości. Dobra, chodźcie do fioletowego pajączki. Chodźcie do fioletowego, chodźcie do fioletowego. Kurwa mać, jak bardzo uciekają. Boom! Ha, ha, ha. Yeah! Ciciak! Dobra. Ała! Ty, pająku! Bez przesady. Dawno mnie nikt tak pajęczną nie potraktował jak ty. Co ty sobie wyobrażasz? Ile tam tego krwawienia już masz na siebie nałożone? O! Ha, ha. Eksplodujące pajęczaki to mój ulubiony widok tutaj. Dawno nie walczyłem z żadnym, ale przynajmniej teraz jakoś zemściłem się za te wszystkie poprzednie walki, które mi nie do końca szły, kiedy jeszcze z tym takim prostym kotem biegałem. Mamy tutaj coś ciekawego, bo ta jaskinia to jest w ogóle po prostu opanowana przez pająki. To był znaczek miejsca, które po prostu opanowali albo zbójcy jacyś, albo potwory jakie. I wydaje mi się, że już chyba całą oczyściłem, więc jak wyjdę na zewnątrz, to być może wszyscy będą szczęśliwi. No ktoś tutaj wlazł pewnie wydobyć sobie trochę pajęczyny, która ich zdaniem rodziła się tutaj naturalnie. Wchodzimy się, ja pierdolę, pająk! Nikt się nie spodziewał pająków w pajęczej jaskini. Wyjście, przejście. Tędy wchodziłem, tutaj ktoś w ogóle leży też na ziemi. Sztytataniańce. Nigdy nie potrafię tej nazwy odczytać. No i co, czy to wszystko? Czy może ci tutaj jeszcze będą się do mnie jakoś pultać? Podnieś. Siodło błędnego rycerza, to już chyba sobie ostatnio zamontowałem. Nie rozumiem, co to jest za znaczek. Czy ja mogę to jakoś przybliżyć i się upewnić? Zlecenie winiarzy. O, możesz pomóc winiarzom oczyścić jaskinie z potworów. No ale kurwa, oczyściłem jaskinie z potworów. Już żadnego tutaj nie ma. Chyba, że jakimś pieprzonym sposobem ominąłem jednego pająka, który gdzieś się tutaj zalągł. Albo oni po prostu jeszcze nie ogarnęli, że udało mi się całe to miejsce oczyścić. Nie słyszę tutaj już żadnych dźwięków pająków, żadnych pająków nie widzę. Chyba, że mi się pojebały te korytarze i tutaj... Chyba mi się... Pojebały mi się korytarze? Nie. Jest tutaj jeszcze jakaś odnoga, której nie zbadałem? Nie. O, przewalczyłem się tutaj w pełni. Dobra, chłopaki tutaj po prostu wino trzymali. Albo trzymają, albo chcą trzymać. No cóż, ewidentnie... jakoś tak nie chcą ze mną współpracować. Skryba? Może teraz z nim pogadam, to będzie okej? Okay? Nie, ten nie chce ze mną rozmawiać. Pracownik? No właśnie, kurwa, chciałem sobie znaleźć robotę, ale ewidentnie jej nie doceniacie. Może ten skryba? Słucham. Ewidentnie nie słuchasz. Może ten tutaj z prawej strony? Pracownik? Te kurwa beczki ciężkie, obijają się. Obijają się. Dobra, no. Ty, ale tutaj mamy tych. On będzie miał hrabia jakiś. Naprawdę wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Ahaha, witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi.
Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabio, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze, może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Czapkowe chłopaki chyba sami chcieli oczyścić jaskinię. Mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. To chyba nie to do końca? I oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. To jest to buklerskie safari. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Zajebiści koledzy, konfitury. Hrabia Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclair. No a wtedy powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci Wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Dobre podejście. Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Chciał od żony spierdolić. Przepraszam, kto? Czemu tak się uniosłeś, Gera? Przywożę jej z podróży różne pamiątki, to taka tradycja. Zawsze z niecierpliwością na nie czeka. No, ale przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie, tylko o wyprawie, prawda? Cudowna ta jego reakcja była. No, jest jeszcze Marzena. Kto? Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Ty będziesz biegał dookoła i malował? Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd Pares Tisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz. Co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? Chyba damy radę. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak. Chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Okej, kompletnie nie spodziewałem się, że wpakujemy się w takie zadanie gadając z nim. Jak on wygląda? Ale steampunkowy typo. No cóż, pasujemy teraz trochę do siebie, bo ja mam okulary. A on ma swój przenośny megaskop. Aparat na głowny. To są chyba te gogle, co teraz Apple ogłosiło. No dobra, ciężko będzie mi coś odczytać z tej mapy, ale może się uda. Jakkolwiek. Ale kurwa, tę jaskinię oczyściłem i gówno mi to dało. No cóż, boklerskie safari w takim razie. Nie wiem, jakoś tak... Co on będzie chciał zobaczyć? Pantery i skolopendromorfy. Takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony. To dla mnie jak wybawienie, wierz mi.
Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia ostatecznie. Nie chcemy stać się ich obiadem, prawda? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujemy. Zależy mi na tym. Dobrze pan mówi, panie hrabio Boberek. W takim razie, moi drodzy, chyba na początku kolejnego odcinka musimy iść na boklerskie safari. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Trzymajcie się. Pa, pa.